Zapraszam na krótką analizę spółki LPP. Jeżeli chodzi o jakieś komunikaty ze spółki, między innymi mieliśmy informację o tym, że w 2023 roku spółka będzie chciała otwierać nowe sklepy we Włoszech, Grecji i na Cyprze oraz też mieliśmy informację o tym, że będzie chciała spółka kontynuować rozwój już obecnej sieci w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Także na ewidencję takie informacje nastawione na rozwój wydają się oczywiście dobre, no bo rozwój na nowe rynki, większa rozpoznawalność, pewnie też co za tym będzie szło, wzrost przychodów, no i też możliwe, że wzrost zysku, a na pewno głównie o to spółce chodzi. Jeżeli chodzi o sam wykres, zanotowaliśmy ostatnio dość dynamiczne wybicie z okolic poniżej 8000 zł. Zdecydowanie zwiększony wolumen w tamtym czasie w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Dawno nie obserwowaliśmy tak wysokich obrotów, utrzymujących się też przez kilka sesji. Ten impuls wybicia z taką jedną korektą zaprowadził nas do poziomu powyżej 12 300 zł. Byliśmy nawet w okolicach 12,5 tysiąca. No i wydaje się, że to był ruch zamykający tą lukę. Nie jest przecież tak, że luki muszą być domykane idealnie co do procenta, co do złotówki. No tak oczywiście nie jest, nie bądźmy tacy dokładni. Na ten moment wydaje się, że właśnie to domknięcie już mieliśmy i ten ruch, tutaj ta sesja 30 marca, tym domknięciem była. Od tamtego momentu obserwujemy takie odwrócenie, które wyhamowało w okolicach 10 300 zł i aktualnie jesteśmy trochę wyżej, powyżej 11 tysięcy. Obserwujemy taki ruch, który w mojej ocenie będzie kontynuowany wybiciem raczej w górę. Ja trochę może porównałbym to, co aktualnie obserwujemy na kursie, do tego, co obserwowaliśmy tutaj, w tym miejscu. To było 10-11 marzec. Trochę inna skala i trochę inaczej to wygląda. Natomiast dlaczego mówię, że porównuję to z tym miejscem? Ponieważ po wzroście dynamicznym, jaki wtedy mieliśmy, nastąpiła taka korekta, wtedy to była korekta w dół. Natomiast uważam, że teraz po tym wzroście, który od tego miejsca mieliśmy, obserwowaliśmy taką korektę w dół i teraz jesteśmy w takim miejscu, z którego będziemy rozpoczynać jakiś ruch w kierunku północnym. Ja oczekiwałbym raczej takiego ruchu zdecydowanie bardziej niż ruchu na południe i spadków, które mogłyby sięgnąć nawet okrągłego poziomu 10 tysięcy złotych w krótkim terminie. Myślę, że na początek możemy obserwować jeszcze w tym skróconym tygodniu, bo przecież w piątek nie mamy sesji, możemy obserwować jeszcze takie krążenie, że tak to nazwę, w okolicach tych 11 tysięcy, powiedzmy 100 zł. Po to, aby może w przyszłym tygodniu definitywnie oddalić się od tego poziomu, zostawić go i spróbować zaatakować i przebić też już definitywnie ten poziom 12 tysięcy złotych, a za takim wybiciem mogłoby iść to, że ten ruch zatrzymałby się dopiero w okolicach 13 tysięcy złotych i myślę, że to jest jak najbardziej prawdopodobne i ja osobiście tam oczekiwałbym walorów w krótkim i średnim terminie. Myślę, że to jest taki poziom odpowiedni, dlatego że pomimo tego, że część działalności spółki stoi pod znakiem zapytania, mówię tu oczywiście o działalności na rynku ukraińskim, rosyjskim, natomiast pomimo tego uważam, że te choćby informacje o nowych sklepach, ja nawet bym się spodziewał, że takich informacji możemy obserwować w najbliższym czasie
więcej, no bo skoro pewne rynki, że tak powiem, przynajmniej na razie spółce odpadły, no to możliwe będzie poszukiwanie i rozwój nowych rynków i co za tym może iść zdecydowanie też lepsze mogą okazać się te kierunki od tych, które były przez spółkę obierane dotychczas. Także już podsumowując, raczej ja bym się tutaj kłaniał w kierunku ruchu w stronę północną. No i ten poziom na początek 12 tysięcy złotych przydałoby się pokonać, może z jakimś zwiększonym wolumenem, byłby to na pewno dobry sygnał, ale docelowo ja bym widział walory w okolicach 13 tysięcy złotych. Na temat LPP to wszystko, dziękuję za uwagę, zachęcam do oceniania, komentowania i subskrypcji kanału. Do usłyszenia, cześć!